Cześć. Tomku. To jest twoja prezentacja i scena jest twoja. Okej, okay, to zaczynamy. Ja przygotowałem dla was kilka ciekawych i kilka mniej ciekawych, albo wręcz bym powiedział pułapek, więc mam kilka pozytywnych i kilka negatywnych cech Pythona, których nauczyłem się ostatnio, kiedy miałem okazję z niego skorzystać. Ale zanim zaczniemy, to ciekawostka. Tak wygląda Java. Jak się okazuje, na Javie żyją Pythony. No tu mam przykład takiego Pythona. To jest prawdziwy Python z Javy. No dobra, starczy żartów. Przejdźmy do rzeczy. Do przygotowania slajdów wykorzystałem Interactive Pythona. To jest taki bardzo wygodny Pythonowy REPL, który oferuje kolorowanie składni, autokompletację kodu. No i przede wszystkim świetnie wygląda na slajdach. No dobra, przechodzimy do plusów, a więc listy. Chyba w każdym języku programowania są jakieś listy lub tablice. Chyba w każdym języku programowania uzyskujemy dostęp do elementów list za pomocą nawiasów kwadratowych. Tak samo jest w Pythonie, ale nie w każdym języku programowania możemy użyć ujemnych indeksów, żeby uzyskać dostęp do elementów od tyłu. Jak na przykład w Pythonie możemy napisać -1, żeby uzyskać dostęp do ostatniego elementu, albo -2, żeby uzyskać dostęp do przedostatniego elementu i tak dalej. Co więcej, w Pythonie możemy wyciągnąć sobie z listy też elementy od do. I tak tutaj na przykład wyciągamy elementy od 2 do 6. Kolejną funkcjonalnością list w Pythonie jest krok. Możemy podać, co który element chcemy wyciągnąć. I tak tutaj na przykład mamy co drugi element, albo podaliśmy ujemny krok i wtedy dostajemy naszą listę od tyłu. Bardzo wygodne rozwiązanie. Oczywiście można wszystkich tych funkcjonalności użyć jednocześnie i tutaj mamy przykład wyciągnięcia co drugiego elementu w zakresie od 2 do 8. No niestety nie wszystko w Pythonie jest takie kolorowe i pierwszym przykładem są argumenty domyślne funkcji. Tutaj mamy przykład funkcji, która przyjmuje argument x i mamy do niego przypisaną wartość domyślną 1. Następnie dodajemy do argumentu 1 i zwracamy wartość. Po wywołaniu tej funkcji oczywiście dostajemy 2. Za drugim razem dostajemy to samo, tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. A co jeśli argumentem domyślnym będzie tablica albo inny mutowalny obiekt? I tak tutaj mamy przypisaną listę. Następnie do listy dodajemy jeden element i wywołujemy sobie naszą funkcję. I teraz lista ma jeden element, wszystko zgodnie z oczekiwaniami, ale co się stanie, kiedy zawołamy naszą funkcję po raz drugi? Mamy dwa elementy w liście. Jak mogło do tego dojść? Otóż okazuje się, że Python przypisuje wartości do argumentów tylko raz. To znaczy, że w tym konkretnym przypadku Python przypisał listę, a następnie dodaje do niej element i za każdym wywołaniem funkcji dodaje element do tej samej listy i ona rośnie i w ten sposób mamy dwa elementy w liście i można w ten sposób stworzyć niezłego buga. Ja sam się na to złapałem, polecam na to bardzo uważać. Żeby ominąć ten problem w Pythonie trzeba uciekać się do takich dziwnych rozwiązań, jak na przykład przypisanie wartości none, czyli odpowiednik javowego nula, a następnie sprawdzenie, czy argument jest pusty i dopiero wtedy możemy utworzyć nową listę. Niestety nie jest to zbyt wygodne i wymaga pisania bardzo dużo kodu. Co gorsza, w Pythonie nie można przeładowywać funkcji i argumenty domyślne, które nasuwają się jako pierwszy pomysł, jako obejście tego problemu, również nie sprawdzają się najlepiej. No cóż, szkoda. Ale wróćmy do plusów. Co jeżeli chcielibyśmy w Pythonie utworzyć sobie listę liczb naturalnych od 0 do 9? No możemy oczywiście utworzyć sobie pustą listę, a następnie dodawać do niej kolejne elementy. No ale to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo tu jest dużo pisania i łatwo się pomylić. W Pythonie jest lepsze rozwiązanie. To właśnie jest list comprehension. List comprehension to jest taka składnia, która pozwala tworzyć zainicjalizowane listy w jednej linijce. I od lewej mamy wyrażenie, którego rezultat zostanie użyty jako element w liście. Następnie mamy nazwę iteratora i zakres. W podobny sposób możemy utworzyć listę kwadratów liczb naturalnych. I tak tutaj podnosimy i do kwadratu i mamy naszą tablicę. W ogóle zwróćcie uwagę, jak dobrze czyta się takie wyrażenie.
Możemy powiedzieć, utwórz listę składającą się z i do kwadratu dla wszystkich i w zakresie do 10. Bardzo wygodne rozwiązanie. Co więcej, możemy iterować po więcej niż jednej zmiennej. Tak na przykład tutaj tworzymy pary liczb od 0 do 1. Możemy to przeczytać jako utwórz parę liczb x i y dla y w zakresie do 2 i x w zakresie do 2. A co jeżeli chcemy dodawać element do listy tylko pod jakimś warunkiem, na przykład kiedy x nie równa się y, to również możemy zapisać w jednej linijce. Wystarczy, że na końcu dopiszemy nasz warunek. Oprócz tego w Pythonie w podobny sposób możemy tworzyć zbiory. Wystarczy, że zamienimy nawiasy kwadratowe na nawiasy wąsate albo dicty, które są Pythonowym odpowiednikiem map znanych z Javy. Okay, teraz wróćmy do Pythonowych pułapek. Co się stanie, kiedy nieostrożny programista utworzy dwa moduły A i B w taki sposób, że moduł A importuje coś z modułu B, a moduł B importuje coś z modułu A? No spróbujmy sobie zaimportować jeden z tych modułów. Jak się okazuje, dostajemy długi i skomplikowany wyjątek. Na szczęście Python podpowiada nam, że ten błąd wystąpił najprawdopodobniej z powodu cyklicznych importów. Rzeczywiście okazuje się, że Python nie pozwala na taką sytuację, nie jest w stanie sobie poradzić z importem takiego modułu. Trzeba unikać takich sytuacji. Część z was pewnie powie, że to nie jest żaden problem, ponieważ generalnie nie należy dopuszczać do sytuacji, w której w projekcie mamy cykliczne zależności, no ale jednak okazuje się, że są takie sytuacje, kiedy jest to bardzo wygodne. Jedną z nich jest definiowanie relacji w SQL-owych bazach danych. Wtedy często potrzebujemy zdefiniować relacje jednej entity do drugiej i odwrotnie. Wtedy okazuje się, że brak importów cyklicznych jest bardzo niewygodny. Na dowód przygotowałem tutaj przykładowe wyszukiwanie z Google'a, kiedy zapytamy o to, jak sobie poradzić z cyklicznymi zależnościami w SQL Alchemy, który jest jednym z najpopularniejszych, a w ogóle najpopularniejszym frameworkiem do obsługi SQL-owych baz danych. Jak widać, mamy dużo różnych rezultatów i jest to spory problem. Ale wciąż mam jeszcze parę plusów. I weźmy na przykład sytuację, w której chcemy iterować po kwadratach liczb. Możemy oczywiście podać sobie wszystkie kwadraty w tablicy, iterować po tej tablicy, ale wiadomo, to nie jest najlepsze rozwiązanie, szczególnie kiedy tych kwadratów ma być bardzo dużo. I osoby znające Javę na pewno pomyślą sobie, że można stworzyć iterator. I oczywiście w Pythonie również są iteratory. Możemy sobie stworzyć klasę, która między innymi implementuje metodę next, która zwraca kolejne kwadraty. Następnie możemy z takiego iteratora skorzystać w pętli for. Ale tutaj znowu jest dużo pisania, dwie metody, klasa. Może da się to zrobić prościej. Oczywiście, że się da. Do tego służą generatory. Generatory to takie funkcje, które z zewnątrz zachowują się jak iteratory. Natomiast w środku używają wyrażenia yield, które zwraca kolejne wartości i zawiesza na chwilę działanie funkcji. I tak tutaj mamy przykład generatora, który yielduje kolejne kwadraty liczb naturalnych. Jak widać, wszystko zapisaliśmy w zwarty sposób w jednej funkcji. Co więcej, generatory można zapisać podobną składnią do list comprehension. Wystarczy, że zamienimy nawiasy kwadratowe na nawiasy okrągłe. Już mamy generator utworzony w jednej linijce. Na pewno znacie z Javy składnię try with resources, która służy do otwierania zasobu i korzystania z niego w bezpieczny sposób. W Pythonie również jest podobne rozwiązanie. Nazywa się to context manager i używamy tego za pomocą składni with s. I tak tutaj otwieramy sobie plik i czytamy z niego linię w bezpieczny sposób. Jak to działa pod spodem? Możemy utworzyć własny context manager za pomocą generatora. Wystarczy, że utworzymy sobie generator z jednym yieldem, następnie opatrzymy go adnotacją context manager. Teraz możemy skorzystać z naszego generatora za pomocą składni with s. Zwróćcie uwagę, jak przebiega wykonanie kodu w tym przykładzie. Najpierw wykonujemy pierwszą linijkę z generatora, następnie ciało naszej aplikacji, a na końcu ostatnią linijkę z generatora, mimo że generator wciąż jest tylko jedną funkcją. Teraz mam dla was kilka przykładów niezręcznej składni w Pythonie. To są chyba rzeczy, które najbardziej mnie zdziwiły podczas pracy. Pierwszym z nich są slashy i gwiazdki w liście argumentów funkcji. O co w ogóle chodzi? Okazuje się, że slash oznacza,
że argumenty, które występują na prawo od niego, mogą, ale nie muszą być nazwane podczas wywołania funkcji, a gwiazdka oznacza, że argumenty po prawej stronie muszą być nazwane. I tak tutaj właśnie mamy funkcję, która ma argumenty x, y i z. Y jest opcjonalnie nazywany, a z musi być nazwany. I przy ostatnim wywołaniu tej funkcji, kiedy nie nazwaliśmy argumentu z, dostaliśmy wyjątek, że nie możemy skorzystać z tej funkcji w taki sposób. No cóż, specyficzne rozwiązanie. Kolejnym przykładem są zmienne globalne. Zdefiniujemy sobie zmienną x, następnie funkcję, która ma przypisywać do tej zmiennej nową wartość. Wywołujemy naszą funkcję i co się dzieje? X dalej równa się 0. Dlaczego tak się stało? Okazuje się, że Python tworzy nowe zmienne poprzez przypisanie do nich wartości. I w tym przypadku wewnątrz funkcji Python po prostu utworzył nową zmienną lokalną x, która przykryła globalną zmienną x. Żeby skorzystać z tej zmiennej globalnej, musimy wprost powiedzieć Pythonowi, że w ciele tej funkcji będziemy korzystać ze zmiennej globalnej za pomocą słówka kluczowego global. Dodaję to jedną linijkę kodu i moim zdaniem nie wygląda najlepiej. Co więcej, podobną sytuację mamy, kiedy chcemy utworzyć zagnieżdżone funkcje. I tak mamy funkcję f, która tworzy zmienną x i funkcję g, która przypisuje do tej zmiennej jakąś wartość. Oczywiście mamy tutaj podobną sytuację jak wcześniej, to znaczy w funkcji g została po prostu utworzona nowa zmienna. Żeby obejść ten problem, trzeba użyć nowego słówka kluczowego non-local. Wtedy Python zostaje poinformowany, że zmienna x będzie pochodziła z innego scope'u niż lokalny naszej funkcji. Tutaj również myślę, że dało się to lepiej rozwiązać. W sumie wystarczyłoby utworzyć słówko kluczowe, które służy do tworzenia nowych zmiennych. To dałoby nam więcej kontroli i rozwiązałoby problemy tego typu. Ostatnim plusem Pythona, który przygotowałem, jest async.io. To też jest jeden z moich ulubionych feature'ów Pythona. Za pomocą dwóch słówek kluczowych async i await możemy tworzyć asynchroniczny, wydajny kod. Nie potrzebujemy znajomości skomplikowanych frameworków do programowania reaktywnego, nie musimy używać wątków. Próg wejścia jest naprawdę niski. Polecam wszystkim spróbować. Szczególnie, że wsparcie jest całkiem niezłe. Tutaj przygotowałem trzy przykłady bibliotek w Pythonie, czyli FastApp, PyTest i Motor. To jest odpowiednio framework do tworzenia aplikacji webowych, framework do testów i klient do Mongo. One wszystkie wspierają asynchroniczne zapytania właśnie za pomocą takiej składni, jaką pokazałem wcześniej. Dlaczego to takie ważne w Pythonie? Przecież można by skorzystać z wątków, prawda? No cóż, spróbujmy. Otwórzmy sobie funkcję, która wykonuje się w nieskończoność, a następnie dwa wątki, które właśnie będą wykonywały tą funkcję. Startujemy nasze wątki, zaglądamy do menedżera zasobów i co się dzieje? Okazuje się, że proces Pythona zużywa 100% jednego rdzenia, mimo że pozostałe się nudzą. Dlaczego tak się stało? Otóż okazuje się, że w Pythonie można wykonywać tylko jeden wątek naraz. Znaczy można utworzyć dwa wątki i one będą wykonywały się na zmianę, ale jednak w praktyce interpreter Pythona, przynajmniej ten domyślny, najbardziej popularny, pozwala na uruchomienie tylko jednego wątku jednocześnie na jednym rdzeniu i nie pozwala na skorzystanie ze wszystkich zasobów komputera. Dlatego w Pythonie oprócz modułu threading służącego do tworzenia wątków znajdziecie też moduł multiprocessing, który służy do tworzenia procesów. I jeżeli musicie utworzyć dwie konkurencyjnie wykonujące się ścieżki kodu w Pythonie, korzystacie z modułu multiprocessing, który po prostu tworzy drugi proces Pythona, a następnie komunikacja między nimi przebiega w jakiś inny sposób. Jest to niezbyt wydajne, niezbyt wygodne i można się nieźle zdziwić. Dlatego warto zainteresować się asynkiem, ponieważ on niejako rozwiązuje ten problem. OK, to wszystko, co miałem przygotowane z Pythona. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to polecam otworzyć sobie jakiś interpreter Pythona i zaimportować paczkę Antigravity. Na pewno nie pożałujecie. Dzięki. To wszystko.